Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Dziękuję serdecznie za wszystkie wyrazy Waszej życzliwości, polubienia, udostępnienia i komentarze. Dostałam ostatnio radę. Szczerze Ci powiem, że jeszcze nie tak dawno na każdą radę reagowałam alergicznie. Od razu ją krytykowałam, negowałam i puszczałam mimo uszu. Często też od razu odpowiadałam: nie, to jest bez sensu, albo nie i coś tam, coś tam. Bliska mi osoba zawsze mi tłumaczyła: wysłuchaj, przemyśl, zastanów się, może ten ktoś ma rację. Zamiast od razu reagować i negować, przemilcz i odpowiedz na przykład: przemyślę to, może to ma sens. Zastosowałam, choć zdarza mi się jeszcze zareagować schematem, najczęściej tak właśnie odpowiadam. Przyjmuję, biorę ze sobą i analizuję. No więc dostałam radę. Ktoś powiedział, że ostatnio, że w swoich filmikach powinnam więcej opowiadać o sobie, bo dla wielu jestem tylko taką mądrze gadającą babą, a przecież ludzie nie są tacy idealni. Poprosił, abym opowiedziała o swoich porażkach, bo przecież one spotykają każdego z nas każdego dnia. Przyjęłam radę i przemyślałam. Faktycznie wielu z Was pyta mnie często, skąd biorę pomysły na filmy. Otóż kochani, większość z nich powstaje na podstawie moich życiowych doświadczeń i sytuacji, które mnie spotykają, więc i tym razem nie mogło być inaczej. Nie, nie jestem panią idealną i często w filmach przyznaję się przecież do tego. Wielu technik ciągle się uczę, wiele razy upadam i popełniam te same błędy. Najważniejsze to, że jestem ich już świadoma i je eliminuję. To codzienna praca u podstaw. A dlaczego tak jest, że staram się być zawsze uśmiechnięta, że na marudzenie innych ludzi mówię, że inni mają gorzej, albo pokazuję im drugą stronę medalu, że studzę emocje i uspokajam wzburzonych? Dlatego, że przeżyłam w swoim życiu na przykład bankructwo i to właśnie o nim chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Był luty 2001 roku. Siedziałam w moim pierwszym własnym mieszkaniu i żyłam prawie idealnym życiem. Nie miałam jeszcze wtedy pojęcia, co za chwilę się wydarzy. Siedziałam w mieszkaniu i czekałam z obiadem na powrót mojego męża. O, jest! Ależ on jest przystojny. Ma prawie 2 metry wzrostu, jest szczupły, wysoki i ma jasny blond włosy. Do tego ma piękny umysł, w którym się zakochałam. Ale poczekaj, znam go. Chyba coś jest nie tak. Wygląda, jakby był zmartwiony. Misiunie, czy coś się stało? Marzena, muszę Ci coś powiedzieć, bo czuję, jakbym ukrywał przed Tobą wielki sekret. Sekret. Wiecie, co ja wtedy pomyślałam? Mów, o co chodzi, powiedziałam podniesionym tonem. Pamiętasz, jak kiedyś obiecywaliśmy sobie, że zawsze będziemy mówić sobie prawdę? Czy byłeś kiedykolwiek w sytuacji, gdy Twoje serce zaczyna szybciej bić, a Ty myślisz po prostu o najgorszym? Moja firma zbankrutowała. Musimy sprzedać mieszkanie. A ja wtedy pomyślałam: o matko, jak dobrze, że chodzi tylko o firmę. To chyba pierwszy raz w życiu, kiedy poczułam ulgę, słysząc złe wieści. Jak to musimy sprzedać mieszkanie? Zapytałam. Dlaczego? Co to w ogóle znaczy, że zbankrutowałeś? Mamy 300 tysięcy długu, a ja nie wiem, co mam zrobić. Po prostu trzeba będzie to spłacić, odpowiedziałam mu. Ale ja nie wiem, jak ja to zrobię, czy dam radę. Nie ty, powiedziałam, tylko my, razem to spłacimy. Na co mój mąż: jak ty możesz być tego taka pewna? Posłuchaj, zawsze lubiłam wyzwania. Potraktujmy ten dług jak wyzwanie. No dobra, powiedział mąż, pomyślmy. To może ja pojadę za granicę zarobić jakieś pieniądze. Okej, a ja w tym czasie rozejrzę się za drugą pracą. Mąż faktycznie jedzie za granicę, a ja szukam nowego zajęcia. Moją pasją są podróże, lubię dzieciaki, więc zaczynam wyjeżdżać z nimi jako opiekun, potem kierownik, a potem dostaję propozycję, żeby zostać pilotem wycieczek. Podejmuję wyzwanie i zdaję najtrudniejszy egzamin w swoim życiu, ale dzięki tej pracy spędziłam w Hiszpanii 5 tygodni. To był fantastyczny czas. Wreszcie dobre wieści. Ja mam dodatkowe zajęcie, mąż zarabia jakieś pieniądze za granicą, więc powoli i skutecznie udaje nam się spłacić długi. Wszystko zajęło nam 7 lat. Zaczynaliśmy wszystko od zera, bo odbiliśmy się od dna. Różnie bywało. Pamiętam, jak mój 4-letni syn otworzył kiedyś lodówkę i zapytał: a sielków to już nie będziemy jedli? Łzy popłynęły mi same. Mama pomagała mi, przynosząc słoiki z rzymami i chociaż jednego kotleta, którego podbierała tacie. Siostra robiła, co mogła. Kupowała trochę więcej mięsa i dawała mi, abym mogła przygotować mojemu synowi obiad. Ja przeżywałam za złotówkę dziennie. Jednego dnia kupowałam mleko, a drugiego chleb. Naprawdę było mi bardzo ciężko. Zapytał mnie ktoś kiedyś: dlaczego nie zostawiłaś wtedy swojego męża?
tak by było najprościej, ale ja czułabym się jak tchórz i oszust. Przecież na ślubie przyrzekałam mu, że będę z nim na dobre i na złe. Byliśmy razem i wspierałam go w każdym aspekcie, więc za to przeinwestowanie też czułam się współodpowiedzialna. Poza tym, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Dziś uważam, że właśnie tak się stało. Potem w 2006 roku usłyszałam piosenkę Kasi Klich i Mezo. Miłość to najpiękniejsze sakrum, więc nie traktuj jej jak kontraktu, który zrywasz, gdy dzień masz gorszy, kiedy zyski chwilowo są mniejsze niż koszty. Sakrum nie zmieni lekki powiew wiatru. To źródło, którego nikt nie może zatruć. I tak oto od tego czasu minęło już kilka lat, a ja dalej słysząc słowa tej piosenki, przypominam sobie tamto doświadczenie. Czego ono mnie nauczyło? Po pierwsze, że nigdy nie można się poddawać. Po drugie, że zawsze mogło być gorzej. Niektórzy w takiej sytuacji po prostu popełniają samobójstwo. Po trzecie, że wspólnie rozwiązywane problemy faktycznie scalają i cementują związek, a co najważniejsze, nauczyłam się, że z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. No i jak Wam się podobało? Napiszcie mi w komentarzu, czy też przeżyliście podobne doświadczenie w swoim życiu. Za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i zapraszam Was za tydzień na kolejną środę.